Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Wyślijcie dużo ciepła rodzicom, bo myślę, że tu rodzice bardziej zestresowani niż uczniowie. Tak, masz rację, słusznie. To w takim razie nadrabiamy ten brak, wysyłamy ciepła i życzenie powodzenia rodzicom, a tobie także tutaj ciepło wysyłamy, Robercie. Ja teraz mam swój egzamin. Robercie, nie, ja jeszcze tej kawy nie wypiłam. Zacznijmy ten serwis. Zacznijmy ten serwis, zapraszam. Przepraszam. Skoro tak się świetnie poruszamy w tych amerykańskich klimatach i wśród tych amerykańskich gwiazd, czyli wcale nie koszula bliższa ciału, to jeszcze na koniec Kim Kardashian i myślę, że bez względu na szerokość demograficzną tu wiele pań, ale też panów... Geograficzną. A jaką ja powiedziałem? Demograficzną. Demograficzną. Ale demograficzną. To się łączy. Bo ja o tej demografii też chciałem, bo to o dzieciach właśnie. To jest. Jak twoja ekspozycja na słońce? Czy już była w tym roku pierwsza? Czy... A oczywiście, ja nieustająco. Z tym, że nie odsłaniam się za bardzo, ale dużo chodzę, jak wiadomo. A torus odsłaniasz, mam nadzieję. Pani doktor powiedziała, że trzeba... Nie o tej godzinie, Aniu, nie o tej godzinie, błagam. O tej godzinie nie ma słońca takiego znowu, żeby się odsłaniać. Mówię o odsłanianiu torusu. Błagam was. Tak, bo brniemy. Brniemy, dobra, proszę przejść do czynności zawodowych, tak jest. Egzamin z czytania, zapraszam na serwis. Nieprawdopodobne. Naprawdę, czegoś takiego to ja chyba jeszcze w cyklu WTA nie widziałem. No, jak ona nie przebiła tej piłki? Jak to się stało? Po co masz tym okiem? O układzie mieszkania, czy ustawne, czy nie, ile okien. O śladzie węglowym, który zostawia pracy, klimatyzacja, tak, co słusznie zauważył redaktor Wasilewski. I nikt nie zaprosi kolegi do rozmowy, oczywiście, bo ja... A jak u ciebie? Od wschodu, od zachodu? Wiecie co, nie powiem, porozmawiajcie sobie. Jaki tutaj proszek. I to niby ja jestem odrofowana. Poczułeś się pominięty, Radku? Tak. To ja zapraszam na serwis. Środa 24 dzień maja, Justyna Kosela, serwis informacyjny. Tak? Proszę. Baseball to jeden z najpopularniejszych sportów w Stanach Zjednoczonych, do tego stopnia, że przyciąga nawet wiewiórki. Przedstawiciel tego gatunku skradł show podczas meczu New York Yankees z Baltimore Orioles. Gryzoń dostał się na bandę oddzielającą trybuny od murawy, przemykając tuż przed oczami zaskoczonych kibiców. Śliska powierzchnia futrzakowi nie sprzyjała i musiał wykonać lądowanie awaryjne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Muszę wam coś bardzo ważnego powiedzieć. Co takiego? Kaczuszkę na skarpetkę. A ja coś miałem ważnego do powiedzenia, że wam wybaczam, ale tym wybaczeniem muszę się... Że idziesz do domu. Na poważnie muszę się jednak zastanowić. Ty wciąż pielęgnujesz sobie ten foszek? Odkłócił się. Niesamowite. Przepraszam państwa, o jakichś kaczuszkach, o jakichś rzeczach, o rozkładzie mieszkań i tak dalej. Ja w ogóle jestem wyłączony w czasie waszych rozmów. Może za daleko siedzisz, może po prostu trzeba zainterweniować. Tak, wróć do nas, Radek, wróć do nas. Dziękuję bardzo za wspólny wieczór.